Ojej, nie działa. SIM SMS w Koninie nie działa. Jak możemy dowiedzieć się z konińskich mediów, żadne informacje nie docierają w informacji SMS z centrali. Dlaczego? Proszę Państwa, taka informacja dla prezydenta miasta Konin. Proszę sprawdzić, kiedy firma obsługująca ten temat wpisała do działalności gospodarczej właśnie taką opcję. Jaką ma siedzibę, czym naprawdę się zajmuje i ile godzin jest to w przedszkole, a ile godzin właśnie firma zajmująca się takimi tematami. To wszystko trzeba sprawdzić. Być może jest to po prostu science fiction, ale należałoby to sprawdzić. Takie problemy, tyle pieniędzy podatników i taka rzeczywistość. Dlaczego mnie to nie dziwi? No cóż, to jest kolejny przykład, że coś nie funkcjonuje, ale nikt za to nie odpowiada, ponieważ tak to już jest, że wszyscy po kolei starają się mówić o wszystkim i o niczym. A tak naprawdę wystarczy spojrzeć w dokumentację, w umowy, stwierdzić, kto jest kim, czyim znajomym i wiadomo, dlaczego nie działa i ile to wszystko kosztuje. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Proszę nie czekać na SMS-y. Ten system nie działa.